że coś na kolację dzisiaj dostaniemy, proszę Państwa. Czyli dzisiaj mamy 13 lipca 2017 roku, jak Państwo wiedzą. 13 jest, proszę Państwa, 13. Wszystko zdarzyć się, może nam tutaj to radio się wyłącza, nam tutaj radio to coś fiksuje, nie chce grać, się wściekamy troszeczkę. Włączymy może te reklamy, już te Żydy przestały nadawać, to jest coś obrzydliwego, że tych reklam jest tyle. No. Tak, informacje za informacjami. 16.40, Elżbieta Mazur, zapraszam. Jeszcze dziś wieczorem senackie komisje zajmą się nowelizacjami. Komisja jest, komisja. I prawem o ustroju sądów powszechnych obie ustawy. Komisja, jedni żebrzą, jedni kradną. Tak, żeby to nie było widać, że ci, którzy kradną, to kradną, a ci, którzy żebrzą, to żebrzą. Żeby to było tak skrajnie, skrajnie. Raz zimno, raz gorąco, to wtedy nie będzie widać. Tak. Ale do Pana Boga, Jahwe, to coś nie bardzo. Biblię ze śmietnika coś, czy nawet za darmo wziąć, Biblię rozdają, to coś nie bardzo, bo po co? Po co ty będziesz Biblię czytała? Albo po co ty tam do nich chodzisz, do tych świadków? Tak, z kolei teraz tutaj to dziadostwo, reklamy, Państwo zobaczą, już 7 reklam. Zobacz, no. Merkel powiedziała po wspólnym posiedzeniu w Paryżu rządów Francji i Niemiec, że nie ma nic przeciwko budżetowi strefy euro. Radio Koncit, zaraz będzie wóz. Jak dziadostwo nakręcone gada, zobacz, no, zobacz, zobacz. Czekam, aż reklama się skończy, a tu reklama za reklamą. Czy to nie można zrobić sobie radio reklamowe? Silny wiatr na wybrzeżu, mocniejsze porywy także na Mazowszu i w Świętokrzyskiem. Burze, tak, na Mazowszu. Burze, burze. Burze. Burze, 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 burze. Burze. 11 stopni. Maksymalnie to nie jest dużo, ale to nie jest też bardzo mało. 11 stopni. Bądźmy razem. Dobrze jest. No zobaczymy, czy te dziady już tu przestały. Bo to wszystko, co mówicie Państwo, czy to 102 to moherowe, czy to Radio Maryja to moherowe. Różne skrajności, bo to GFM to w ogóle oni w nic nie wierzą. I tak okidoki robią. Patrz, patrz. 7-8 reklama, widzisz. W Radiu 102 to samo było wcześniej w Radiu Tok FM. Oczywiście, że wyłączyłam Radio Tok FM, no bo po prostu same reklamy i w kółko powtarzające się. Tylko dlatego, żeby ktoś sobie zarobił, dorobił. Niestety, 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 nie zarobi, nie dorobi. Niestety, 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 nie zarobi, nie dorobi, nie dorobi. A widzisz, że zapytaliśmy przychodniów. Wiesz, jak te dziady nie zastopują. Będą reklama, nie zastopują. No jest to bardzo niebezpieczny pewien ciąg logiczny, logiczny mówię w cudzysłowie, którym posługuje się Prawo i Sprawiedliwość, czyli rzeczywiście przejęcia pewnej maksymalnie, jak tylko się da, kontroli nad władzą ustawodawczą. My byliśmy, przepraszam, w uwadze sądowniczą, to mają kontrolę. No i władzę wykonawczą, także tutaj w sumie to moje przejęzyczenie chyba nie do końca jest takie niesłuszne, ponieważ rzeczywiście gubi się nam trójpodział władzy. Oczywiście on nigdy nie był bardzo wyraźny. My jesteśmy tym ruchem, który mocno wskazywał na błędy konstytucyjne. Pierwsze porozumienia świadków zeznają pełnomocnicy, ale także beneficjenci reprywatyzacji Jędrzejowie. Chodzi o